Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 i słuchajcie, zostaw lajka, jeżeli podoba ci się seria, tak tylko przypomnę, chyba dawno tego nie robiłem. I kontynuujemy sobie oczywiście historię, mianowicie od poprzedniego odcinka zdążyłem wyczyścić plażę, zaopatrzyć się w łuk, w którym już nie mam strzałów, bo niestety musiałem wyczyścić plażę, tak jak mówię. I chyba zużyłem na to giga dużo strzał. Plus zabiłem cieniostwora. Jak to zrobiłem? Zrobiłem to... Ty, złoty puchar. Kurczę, tu się ciągle na tej plaży nowe rzeczy pojawiają. Zrobiłem to tak, że wypiłem tego szybkiego śledzia i biłem z łuku cieniostwora. Uciekałem, szedłem spać, bo nie miałem potek, bo nie mam potek. Szedłem tutaj spać, znowu podbiegałem do cieniostwora, strzelałem mu połowę HP i znowu szedłem spać. Tak chyba z 20 minut cieniostwora próbowałem bez kitu ubić, ale chciałem to zrobić w uczciwy sposób, więc cieniostwór został zabity. Możemy tutaj zdać relację do Morgana, co właśnie planuję zrobić. Dzień dobry. Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? Pewnie. Świetnie. Jesteś w porządku. Oto twoja zapłata. Dobra, ale to nam za dużo to nic nie daje, tak? Jeśli znajdziesz... Okej, czyli dzisiaj jest dużo rzeczy do zrobienia. Musimy się jeszcze udać do tego domku. Spróbujemy tutaj pogadać z tym chłopem, bo ja tam nie gadałem. I dalej to nie wiem, bo byłem na tamtej plaży, co jest przed nami. Tam jest ta plaża i tam są jaszczury, ale tam są ogniste jaszczury. A ogniste jaszczury to już jest kurczę inny poziom. To już bez szans nawet na jednego. On ma mnie na 2 hitki, mimo tego, że oczywiście noszę tą zbroję, to na 2 hity mnie ściąga. Chyba, żebym musiał na przykład zbroję magów tego, który... A nie, no to mi daje odporność, ma odporność 50 przed ogniem, więc no wydaje mi się, że koksem jest to. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie wiem, może to mój pierścień, tu jakiś pierścień na Laresa, może by było warto się zaopatrzyć tutaj na przykład w amulet życia, nie mogę. W to mogę. No i tu mogę to założyć, tak, takie coś możemy zrobić. No zawsze to obrona przed strzałami 3. Ważne, że zapis działa i teraz mogę zapisywać. Pogadajmy sobie z tym gościem, Francis. Muszę dostać się do chaty Grega, słuchaj, taka jest sprawa. Nie ma mowy! Grega nie ma, a ja zamknąłem drzwi, żeby nikt nie wpadł na pomysł zabrania sobie czegoś. Więc lepiej spływaj, albo porachuję ci kości! Greg jest waszym szefem? To wiemy, ale teraz pewnie będę musiał odnaleźć właśnie tą jaskinię, gdzie on to zakopał. I tam kurwa północno-wschodnio-zachodnia strona kurwa wyspy. Ciężko będzie się tam dostać. Będzie chyba tutaj niestety potrzebny internet do pomocy. Także to, że ktoś próbował myszkować w jego chacie, odsuń się więc, albo popadniesz w nieliche kłopoty. Greg i ja, my ziomy, rozumiesz? Dawaj mi klucza. Daj mi klucz do chaty Grega. Chyba żartujesz. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. O! Dam ci za to 1000 sztuk złota. To trochę mało zważywszy, że nakłaniasz mnie do zdrady mego kapitana. Lepiej uważaj, co mówisz, albo... 2000? Haha, nie masz przy sobie takiej sumy. To nieprawda. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Okej. Możemy mu też nakopać, jest to jakaś opcja. Czy Francis będzie koksem? Nie wiem. No to zobaczymy. Co? Jestem tu kapitanem! Nauczę cię szacunku. No, nieźle nam z tego idzie. O kurwa, ale to on też bije jakieś coś, tam se bije. Tylko ja mam taktykę, słuchajcie, ja mam taktykę. On w wodzie nam nic nie zrobi. A my tutaj... No niestety nie mam strzału i nawet nie mam gdzie te strzały kupić, bo już chyba wykupiłem wszystko. Z fastem by trzeba było coś tu ogarnąć do żarcia. Mamy... O, mamy nawet jakąś potkę. Dobra, zajebiście. Tylko, no, nie wierzę, że mamy jakiekolwiek szanse wręcz, ale... Z tym moim kurwa mieczykiem za 40. No nic, zobaczymy no. Może się uda. Chłop kurde. Chłop pierdolca dostał. Się kręci w kółko. Jakiś taki tutaj zapis. Dużo by mnie to kosztowało. Walniemy i spróbujemy, może się uda. Dobra. Teraz. Może się uda. O kurde, pół HP jednym hitem mi ściągnął. Trzeba dobrze blokować po dwa razy. Czekać aż dwa razy za... Oj, nie wyszło. Oj. Dlaczego nie wychodzą mi bloki? Ale walka. Ale no nie wiem, no jesteśmy na hitka, no. Ojej, oj. Ciężko będzie bardzo. Spróbuję wczytać, ale to jest... To będzie ciężka walka. Z łukiem miałbym szansę. O, to co to? A to ten sam jest. Kurwa, ale nie ma łuku. O, poczekajcie w sumie. Tego nie mogę użyć, ale może jakaś tutaj... Błyskawica? Ogniowa, lodowa strzała? Coś tego owego? Zobaczymy. Chuj, może wyjdzie. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyły... Poczekaj, żartowałem, słuchaj. O, nie jest wkurwiony? Nie mów, że to nieprawda. Żartowałem, ty, słuchaj. Dobra. Tego jest więcej, myk, o kurwa. Ewakuacja fastem. Szybkiego śledzia by się tu przydało machnąć. A, kurwa. A to go powinniście bić, nie mnie. O kurwa, cały skład widzę. Dobra, nie mamy szans. Czekajcie, wczytam. Jeszcze raz próbujemy, ale najwyżej walniemy niepamięć, żeby tutaj zroleplayować delikatnie. Jeszcze raz. Trzeba tak. 5. 6. 7. Sawę. I teraz tak, zaczynamy od 5 i od razu 6. Pyk, i od razu 6, pamiętaj. Już nie mam więcej, 6. Oj, co ja robię? Przestaniecie w końcu? Czemu ja tak robię? Jeżeli ktoś tu rozdziela ciosy, to... A pod 7? Nie rozumiem. Błyskawica jest pod 7. O kurwa, ty, dobrze było. Lodowa strzała. Dobra, zajebiście. Dobra, ty, miodzio, tylko to żeby teraz go nie zabić, nie? Dobra, sawę. I fastem na mierze bijemy się. I będzie git, tylko z dala od tych chłopów, żeby tu nie stwierdzili, że oni zainterweniują w sprawie kapitana. Ty, jak on se poszedł, to ja mogę mu tam wbić w sumie. Ty, też można tak zrobić, że go... O! Nie można na tym polegać. Wiecie co zrobimy? Że go odciągniemy jakby od tamtego miejsca. Kurde. Może jakiś bóg? Jest szansa, widzowie. Blokujemy. Pyk. Dobra, zblokował. Pyk. Jeszcze jeden hit. Nie, dwa, jeszcze jeden, ostatni. Dobra. Dawaj klucza. Niczego tu nie znajdę. Czy to jest, kurde, dobre rozwiązanie? To ja nie wiem. Zobaczymy. Musi tak być. O kurde, molek. Wszystko mu zapierdolimy w sumie. Ufer. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo. Lewo, prawo, lewo. Ujujuj, bierzemy wszystko. Może te stare monety w końcu będę mógł wymienić na normalne monety. Wiedźminie chyba tak było, że może jak gdzieś tam podróżowałeś, to mogłeś sobie tutaj powymieniać. O, sextans! Zajebiście, bo to mamy misję też na sextans. Kufer. Okej, nie wiem co to jest. Szybko bierz to, Bezi. Fastem. Chyba że drzwi zamkniemy, żeby tu się kurwa nie zorientowali. Ej, ty! Co robisz w mojej chacie? Ja. Nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić co mu się żywnie podoba. A se ci nie opierdoliłem wszystkiego. Co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaź z mojej ławki. I to już! A ty? Co takiego zrobiłeś? Pracowałem. Co takiego? Pozbyłem się bandytów z wieży. Plaża na północy jest już bezpieczna. Dobrze. Ale to i tak dopiero początek. Dobra. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa praca. Słuchaj, Greg. Drzwi miały być zamknięte i miałeś tego nie widzieć. Kurwa, tyle tu fajnych rzeczy, które nie zdążyłem opierdolić, ale może nie będzie widzieć. Dobra, nie widzi chyba. Pewnie... Zgaduję, że gra jest tak uskryptowana, że pewnie zaraz się wkurwi Greg na nas. I będzie nam kazał oddawać wszystko. Skoro nas przyłapał. Ty, pierścień. Gdzieś tu był pierścień, widzieliście? Tym jest. Jak go zebrać? Ujujuj. Poka. Obrona przed bronią. No dobra, weźmiemy zawsze to coś. Chuj z tymi magami i tymi pierścieniami od tych magów. To jest fajny łuk, tylko potrzebuję 24, czyli jeszcze troszeczkę, jeszcze musi minąć czasu. No i te miecze, proszę, jakiś jeden miecz na zręczność. Jestem przekonany, że widziałem, że było jakby kilka mieczy na zręczność, a tymczasem no na razie przez od tamtego momentu chyba kiedy raz widziałem drugi miecz na zręczność, to jest jedyny. To i koniec jakby. Nigdzie nie można zakupić. Słuchajcie, Greg. Mam nadzieję, że mnie nie dojedziesz za bardzo. Potrzebuję pancerza. Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz. Oj, oj. To pogadamy. To co? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten obibok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. O jakich stworach? O jakich stworach mówiłeś? O brzytwiakach. Co prawda siedzą w kanionie, ale czasami podchodzą pod nasz brzytwiaki, nie? Nie chcę, żeby któryś z moich ludzi został pożarty. No, więc ja mam iść, tak? Mam tam pójść sam? Mam tam pójść sam? Możesz wziąć paru chłopaków, no, jeśli chcesz. Chyba bym chciał. Powinni uczciwie popracować, zamiast się lenić. Okej, no to idę. No to idę. Chwila. Od teraz jesteś jednym z nas. Załóż jakiś porządny 101 z naszych pancerzy. Powinien ociągać... Piracka zbroja. W sprawie kanionu, no nie. Nie mów, że to nieprawda. Jakich stworów? Brzytwiaki. Przede wszystkim zabij brzytwiaki. Reszta menażerii jest... Okej, potrzebuję pancerza, to mi nie dasz. Najpierw za... Dobra, jak się tu dostałeś? Nie spodziewałeś się mnie, co? Żeby nie było niedomówień. Ja jestem Greg, a to jest mój obóz. Nikt nie spodziewał się Grega. Pokok. Poka ten pancerz. No nie będzie dobry, ale jak dostałem za friko, to go sprzedam pewnie. No nie jest tragiczny, umówmy się. Ale coś tam jest warte. Można sprzedać, tak? Będę to nosić, Greg. Co? Smogaj mnie w dupę. Nie będę nosić twojego żałosnego pirackiego. Ale w sumie to jakby dał mi tam 200 golda za friko. Za ten pancerz, więc jakby. Ja jestem wdzięczny. Idziemy tutaj zebrać ekipę. Potrzebujemy ich w naszym składzie. Ty? Nie wiem, czy jakby postacie fabularne takie mam. Chcesz czegoś mocniejszego? Nie, czyli ciebie jakoś nie mogę turbo wziąć. A, mieliśmy... Ja wiem, na co potrzebujemy, żeby się nauczyć miksturę do tworzenia, do zręczności. W ogóle fajnie jest najpierw nauczyć się zręczności, bo później te zręczności są warte więcej i wtedy należy wypić miksturę. O czym ja na przykład nie wiedziałem, ale to jest fajna nauczka może na przyszłość, albo na przykład na inne serie z Gothica, jeżeli będą mieli jakiekolwiek podobne tutaj tego. Siema, Francis. Dobrze już, dobrze, jesteś lepszy ode mnie. Jak tam piłowanie drewna? Czego chcesz? Idź sobie, idź sobie. No, wkurwiony mad jest. A myślałem, ja potrzebuję, chciałem jeszcze, śmieszne by było jakbym jeszcze go wziął na tą ekipę, wyprawę naszą. A w ogóle to jest tego, nie? A ja nie mam kurwa tych strzał. A co to? To czaszka jest, nie? A nie, to nic nie jest. No z mieczem raczej ich nie pokonam. No łuk to jest coś co potrzebuję, więc muszę pamiętać, żeby kupować strzały. Wspaniale. Teraz Greg wysłał mnie do piłowania desek. Miłego szlachtowania potworów. Jest jeszcze co? Najlepiej spytaj. Hej, ty. A nie chcesz iść ze mną? Nie chcę. On chyba też mad jest. Tu chyba każdy mad na nas jest. Słuchaj, Skip. To było oczywiste od dawna. O. Powinieneś mi pomóc. Co jest grane? Kanion czeka. Lepiej weź paru chłopaków. Kanion jest bardzo niebezpieczny. Widzi i słyszy się. Chodź. Chodź ze mną. No to w drogę. Ale nawet nie będzie z kanion, to jest najgorsze. A pirat? Hej. W gardle mi zaschło. Ej ty, masz... Nie mówię przecież niczego nowego. Masz. Masz. Pociągnij sobie. Dzięki, chłopie. I pójdziesz ze mną teraz? Naprawdę tak powiedział. To rozkaz. Dobrze. Ale masz... Mogę ci opowiedzieć o... Tu idziesz, tak? Ale nie, no chodź, 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 chodź za mną. Dobrze. Mat? A że ty mat? I ty też idziesz. Nie widzisz, że... To rozkaz Grega. To czemu nie mówisz od razu? Już idę. Dokąd idziemy? Musimy oczyścić kanion. Musimy oczyścić kanion. Oszalałeś? Tam jest pełno dzikich bestii. I do tego te... Chyba widzę, że dobrze, że sam tam nie idę. Wiem o tym. A teraz chodź. Lepiej zdobądź mikstury uzdrawiające, bo coś mi się widzi, że będziemy ich potrzebować. No, chciałbym. Ale idziesz ze mną. Poczekajcie, bo nie chcę zmarnować mikstury na marne. Bo nie rozumiem, czy gra zinterpretuje to tak, jak ja to interpretuję. Proszę. Czyli daję mu tą miksturę i idziesz ze mną, tak? Nie, czyli nie musiałem mu nawet tego dawać chyba. No to jedna miksturka zostawimy sobie, bo to jest chyba jedyna miksturka, jaką teraz mam, tak. Idziesz ze mną? Poka ekipę. O kurwa, ale składzik. Brandon, hey, słuchaj, ty idziesz ze mną chyba. Powinieneś mi pomóc. To coś nowego. A niby kto mi każe? Sam kapitan Greg. Mówi, że powinniśmy zapolować na brzytwiaki w kanionie. No, najwyższy czas rozprostować kości. Im szybciej się z nimi rozprawimy, tym... Cieszę, że my tam pójdziemy, wrócimy i wszyscy będą martwi oprócz Grega. Zorganizuję grog, chodź za mną, spróbuj tego. Chodź. Chodź ze mną. Idę. Później sobie pogadamy. Pirat, ty też chodź. To rozkaz. Jasne. Tak jest, O kurwa. Gareth? Jeśli chcesz zapytać, czy do ciebie dołączę, to możesz sobie darować. Jak sądzisz, co chłopaki zrobią, kiedy sobie pójdę? Po powrocie nie znalazłbym ani jednej pełnej skrzynki w swojej chacie. Nie ma mowy. Zostanę tutaj i będę pilnował zapasów. Okej. Pewnie te postacie kurwa się zbugują te 10 razy. Ostatecznie pójdę tam z jednym chłopem. Jakimś no-name'em. Kanion czeka. Kanion czeka. Przepraszam, ale nie mam czasu. Muszę trenować. A, okej. Dobra, no składzik jest całkiem kurde pokaźny, nie będę ukrywać. Jakiś kanion, kanion. A kanion, że kanion, czyli się kanion jest po lewo, nie? Chyba był kanion po lewo. Ja wydaje mi, idziemy na szyję, ja tam nawet nie czytam. Myślę, że powinien być w lewej stronie. Ty. Kapitan powierzył ci dowództwo nad grupą uderzeniową? Grupa abordażowa. A ty idziesz ze mną chyba, co? Zostaw mnie w spokoju. Albo i nie. Hey. Słuchaj. A nie. Ty. Co słychać? Przestań mi. No dobra, to do kanionu. Nie wiem, jak tu się patrzy do tyłu. Jak kiedyś opanowałem tą umiejętność, kurwa, ale już właśnie nie mam. Nie wiem, jakiś przycisk? Nie wiem. Jack Alligator, ciebie to bym najbardziej potrzebował. Rozumiem. Idziesz? Zajebiście, ale składzik, dobra. Trzymam naprawdę kciuki, że kanon jest tutaj. Nie wiem, co mam tu zapis, który nazywa się krypta. Ale idziemy tam właśnie, do boju. No to jest chyba kanion, nie? A jak się nazywa misja w ogóle? Tak, żebym wiedział, co dokładnie zrobić. Polowanie. Chyba wziąć ze sobą 6 chłopaków. Ścigamy tylko brzytwiaki. Greg chce, żebym przejął robotę po omoleniu i oczyścił kanion z potworów. Dobra. Nie, to są brzytwiaki? Nie, to jakieś szczury. Jeśli zostaniemy rozdzieleni, spotkamy się przy wodzie. Idziemy! Co? W jakiej wodzie? A że tu? A czy że tam? Że tam, nie wiem. Warto zbierać, bo widzę, że tutaj kurwa ten pieniądz to jest giga dużo. Znowu jedno z tych przeklętych. O i to mi się podoba, tu ekipa jest już. Czy ja dostanę expa, jak oni zabijają te dostanę, więc ja nawet nie muszę. Ja nie muszę nic zrobić. A wystarczy, że będę stał i tutaj mi ekipa zrobi wszystko. Tylko posuńcie się, żebym ja mógł mięso tutaj pozbierać. Bo tutaj warto jest nie marnować jedzonka, pamiętajcie. Tu widzę. O kurwa, a to co to jest? Tutaj jest jakieś wejście tajne, a tam? Tam nie wiem. Czy wszyscy płyną za mną? Abordos panowie, ekipa uderzeniowa. Dobra, idziemy. No ale też się... A w ogóle tak jest, nie wiem czemu tak jest, ale jak gram w jakieś gry, na przykład jestem z ekipą NPC-ów, to jakieś rzeczy kurczę raźnie, nie? Piedestał. Czym? To jest, widzę, jakiś teleport. To jest możliwe, że teleport na wyspę, tamtą, na tamtą część wyspy. A może i nie, może garam giga głupoty. Nie wiem. Idziemy dalej, panowie, idziemy dalej. A dobrze, że gra już nas tutaj uprzedziła, że jak zostaniemy rozdzieleni, to spotkamy się przy wodzie, no bo... Kurwa, to z tam grą, z tym gotikiem, to nigdy nie wiadomo, przynajmniej... Chyba przypominam sobie tego, jak on miał. Nie pamiętam. Ale był taki mistrz. Ten odcinek jest tak super, tylko ja nie wiem co to był za odcinek, nie pamiętam. Jak się ten chłop nazywał. Hej, ciągle to potrafię. Chwila. Nie. Idziemy. Tu widzę, jest jakaś jaskinia. Możliwe, że jest cieniostwór. A jak jest, albo coś w ogóle graźnego. W tych jaskiniach zazwyczaj są jakieś mocne moby. My tu już kiedyś byliśmy, ja tu zeszedłem normalnie na wyprawę tego. O, to mi przypomina scenę z tego w ogóle. O kurwa, ty co robisz, ty? Co wy robicie, ty? Panowie, kurwa. O, to są brzytwiaki. O, okej. Dobra, pozostałe 9. No dobra. Silna lecznicza. Właśnie to się też mega przyda, bo ja nie mam potek. Muszę kupić potki. A wiecie ile kurwa potki kosztują? Potki są giga drogie. Tu był jeden, ale gdzieś zniknął. Chyba, że przy wodzie tam z tyłu mu chodziło, że jak tu wejdziemy, to tam się później spotkamy. Możliwe. Tu możemy sobie mięso usmażyć. Kurde, ja mam tyle... A nie możemy. Bo ja mam tyle mięsa, słuchajcie. Że wszystkie jak wysmażę, to jest tego. Chcesz wybić wszystko, co żyje na tej wyspie? Wracamy do obozu. Co? Chwila. Chodź. Najpierw pójdziemy... Co? Nie, no nie. Nie, no co wy odpierdalacie? No idziesz za mną, rzecz. Jakie kurwa wracacie? No, kolejna z tych przeklętych stworzeń. Chodź mi tu pomóc. Ale nie machaj z tyłu, bo to nic nie da mi. O. Tyle na ten temat. Okej, mięso kopacza. Nie wiem, czy ten Konstantin to już... On chyba nas... On jest chyba mad na nas i nas nie lubi. I nie sprzedamy mu tutaj mięsa kopacza. Nie no, chodźcie panowie, idziecie? Chcę wybić wszystko ze zwierząt na tym obozie. Idziecie, tak? Słyszę, że ktoś miecz wyciągnął ze mną, więc liczę na to, że my kumple giga. Mam nadzieję, że nie jestem tu sam i ktoś strzela z tyłu kurzą. Bo coś czuję, że z tym mieczem i pełzaczem wojownikiem... Znaczy, dobra, dobrą zbroję mamy. Tylko zobaczcie ile nam to zajmuje, strasznie dużo. Znaczy tak dwaj tanki się spotykają, kurczę, w Lidze Legend. Potrafię bić ze 40 minut, kurwa. Pojedynki dwóch tanków, no ale tak bez kitu. Pojedynki dwóch tanków w Lidze Legend to za 4 minuty czasem potrafią. Kurczę, teamfight trwać, jeżeli zostaną dwójkę tanków. Bez kitu, nadupcałem się i nadupcałem, ty. A dwóch na przykład, nie wiem, ma dekera albo tego, to potrafi właściwie być one shot. Bycie tankiem OP. Nigdy nie gram właściwie tankami. Jedyny tank, który lubię to jest Leona i pamiętam, że jak były jeszcze stare runy, czyli to było ze 4 lata temu, to jak grałem sobie Leonką, to to byłem gigakoksem, bo była strasznie broken, była Leona w ogóle. No to jest mocne. To jest mocna po prostu postać, bo jest tanki, ma damage i giga dużo stunów, nie? Naprawdę giga dużo stunów ma i to jest super, nie? Ma 1, 2, 3 stuny właściwie, nie? Z erką. Dajesz jeszcze jakieś tamtego osłabienie, nie, egzosta w angielsku. I no jest siekiera Leonka nadal. Nie wiem, czy z tych pełzaczy będziemy mogli ostatecznie zrobić tutaj zbroję, bo ja trochę mam tych, jakby, nie wiem co to jest. Pancerzy pełzacza? Nie, to się jakoś tam tego nazywa, nie? Płyty pancerza, no. No to mam 10, to nie wiem, czy tak jak było w jedynce, będziemy również mogli tutaj wykonać zbroję, zobaczymy. Tu jest jakiś X, kurwa, czym? Łopatą pewnie, ale, a kilofem, kurwa, sprzedałem. Ajajaj. A szkoda, bo to kilofem, jestem przekonany, że to kilofem pewnie, nie? Chyba, że mam kilof, nie mam. No nic. To w takim razie tutaj nie... A może to jest... O, to jest to, żebym chyba nie... To jest chyba ta... możliwe, że to jest ta jaskinia, w której ja nie musiałbym zwalczyć z tym chłopem, tylko bym właśnie se tu wszedł i mówię: siema, normalnie tutaj wykopuję, to ważne dla ciebie, mam to, wymiana, ty wpuszczasz mnie do chaty. Możliwe. O kurwa. Ale czemu jestem solo tu? No nie, no moja ekipa kurwa mnie zawodzi, ty. No gdzie? Przecież ja będę brzydwiaka kurwa z pół godziny bił. Gdzie? Oni mówią, że przy wodzie, więc ja tam im wierzę i idziemy. Gdzie jest kurwa moja ekipa bordozowa, ty? Ekipa uderzeniowa. 17 batalion. Halo! Panowie! Co wyście robili, ty? No tu jest woda. Ale kurwa składzik. Dzięki Gothic 2. Noc Kruka. Dzięki. Ile ma strzał do łuku? 0. Kogs. Mięso było fajne, jak się kurczę na początku grało. Teraz to nic nie daje. Musi być podka jakaś. To będę zjadł z pół godziny. Która podka? 50? Nie wiem, czy to nie będzie trochę waste. A nie. Kurde, dużo życia mamy. In general. Bo też te tabliczki czytałem. Jak się nauczę na kolejny poziom tych tabliczek, to będzie lepiej. Kurwa, co oni mieli na myśli? Spotkamy się przy wodzie. Kurwa, jesteśmy na wyspie. Woda jest no, nieuniknioną częścią mieszkania na wyspie. Spotkamy się przy wodzie, no. Zajebiście. Tej z przodu przed nami, tej z tyłu za nami, na plaży. Co oni mieli na myśli, mówiąc kurwa przy wodzie? Sam sobie z brzytwiakami będę radził, zajebiście no. Nie no, przecież to z pół godziny będę ich tłukł. Nie no, ja nawet nie mam kurwa tyle potek przecież. I to dobrze, że jest jeden, bo jakby tu zaraz będzie... Tam widziałem, bo nie wiem czy... Jak wchodziliśmy to widziałem tam kurwa ekipę 40 brzytwiaków naraz no. No to pozdrag, ja będę musiał z nimi walczyć naraz. Nie, no tym mieczykiem, kurwa, to stylecik jest. Więc tu potrzeba jakieś tu 50, kurczę, albo coś, a tu pozostałe brzytwiaki 8. No dobrze, że przynajmniej gra nam o tym mówi, to jest jakiś, kurwa, jedyny plus. Ja jestem w stanie, no, pewnie. Nie no, Okej. Dobrze, że przynajmniej się, kurwa, rzucił na mnie. Wszystkie rzeczy to akurat naprawdę dobra informacja. Zła informacja jest taka, że nie potrafię wyciągnąć miecza. No. Przed chwilą zbugowało. Może ubijemy tego, zanim rzucą się inne i zdążę wypić potkę i zjeść coś. Wtedy Nie no, gdzie no, przecież 8 brzytwiaków, no. Nie no, to chyba z godzinę mi zajmie ten ubijanie tych brzytwiaków, aż 30 minut gameplaya mamy normalnie. Dobra, chyba będę musiał sobie to poradzić solo, no bo jak ja mam bić się tego jednego brzytwiaka... Oj, kurwa mać. Ale się wystraszyłem, 40 minut. Dobra, panowie, słuchajcie. Kurwa, potrzebuję tutaj... Gdzie jest moja kurwa ekipa uderzeniowa, no? Dobra. Zatrzymuję i tego. Ja sobie je ubiję i jeszcze się pewnie widzimy. Dobra, słuchajcie, szukałem praktycznie calusieńki czas i jest to absolutnie niemożliwe chyba znaleźć tutaj bo został mi w ogóle ostatni z tych potworów, ale no nie wiem, w sensie szukałem dosłownie chyba gdzie tylko mogłem i niestety nigdzie go nie ma, nie wiem, coś się chyba zbagowało. Szkoda, że niestety ostatni, ale musiał gdzieś wejść pod teksturę, ale już latam chyba od 30 minut i szukam tego, a bym musiał wczytać poprzedni zapis, on jest sprzed ponad godziny i wykonać to wszystko od nowa. Ja oczywiście sobie to zrobię, ale dzisiaj już teraz aktualnie nie posiadam czasu, natomiast mam małą ciekawostkę odnośnie właśnie tego, co widzicie przed sobą. No latałem, no bo chciałem tutaj, musiałem znaleźć, no, czy ja jestem kurwa ślepy, czy coś się zbagowało, no i jednak naprawdę, bo szukałem wszystko i nie ma. Natomiast ciekawostką jest tu, że w Gothicu znajduje się kurwa stary samochód, nie wiem co on tu robi, ale jest to pewnego rodzaju zapewne easter egg. Skoro są to czasy średniowieczne, to gdzie samochód? Ale pewnie taki Piranha Bytes zostawiła tutaj mojego easter egga, a kogoś to znajdzie. Tyle, widzimy się jutro. Miłego dnia, miłej nocy, do zobaczenia, lajki, komentarze, suby, Twitter, Twitch, Instagram, wszystko w opisie, zobacz Rewinda, kanał vlogowy. Jutro, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, do jutra, cześć.